Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat złotych monet 20-frankowych, monet francuskich, które bardzo często są dla wielu osób połączeniem kolekcji oraz inwestycji w złoto fizyczne. Jeżeli interesuje Was ta tematyka, zapraszam Państwa na odcinek. Szanowni Państwo, na początku bardzo Wam dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami. Jestem niezwykle wdzięczny za to, że dzielicie się swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami na temat filmów, które dla Was przygotowuję. I liczę na to, że pod tym filmem również zostawicie ślad po sobie i napiszecie, co myślicie o tym, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Pamiętajcie również o subskrypcji, o dzwoneczku, tym samym nie ominą Was kolejne materiały, które dla Was przygotowuję. Słuchajcie, przechodząc do filmu. Monety 20-frankowe. Ja tydzień temu zrobiłem Wam krótki wstęp na temat tych monet, pokazałem, ponieważ mam dostęp do bardzo fajnej kolekcji właśnie monet z różnych krajów Łacińskiej Unii Monetarnej i monet wcześniejszych, ale właśnie w tym standardzie 6,45, zaraz powiem dokładnie, o co chodzi. Zrobiłem Wam taki krótki wstęp, pokazałem monety z różnych krajów, natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na monetach francuskich i poopowiadać mniej więcej o tym, jakie monety właśnie w tym standardzie, monety złote, możecie spotkać, no bo trzeba powiedzieć, że właśnie od Francji, od Napoleona Bonaparte, od cesarza Napoleona Bonaparte, cała sprawa właśnie z tymi monetami i z tym standardem, który później przez wiele, wiele lat był kontynuowany w wielu krajach Europy, się zaczęła. Więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego filmu, zerknijcie tutaj do opisu pod filmem, a powinna Wam się również wyświetlić w tej chwili karta, tutaj zakładka. Możecie przejść, możecie sobie zobaczyć. Słuchajcie, powiedziałem 6,45. Wszystkie te monety, które tutaj widzicie, monety złote, to są monety, które ważą 6,45 grama złota. Jest to złoto próby 900. Mamy tutaj 5,807, dokładnie według danych katalogowych, czystego złota, co daje nam 0,1867 uncji czystego złota. Wszystkie te monety to średnica 21 mm. I macie w tej chwili 10 monet różnych na tatce. Ja mam na tatce, wy je widzicie na ekranie w tej chwili. I powiem Wam, że to nie są wszystkie monety, które możecie właśnie z Francji, z okresu od roku 1803 do 1914, czyli okres ponad stuletni. Natomiast to, co tutaj widzicie, to nie są wszystkie monety jeszcze z tego okresu, które można do tej kolekcji zebrać. Część tych monet jest bardzo tania. Mówiąc tania, mam tutaj na myśli stosunek ceny monety do wartości giełdowej samej monety. Mówiłem o tym ostatnio. Możecie te monety dostać gdzieś mniej więcej kilka procent powyżej ceny giełdowej. A część monet jest, ze względu na wartość kolekcjonerską, troszeczkę rzadsze warianty, no już troszeczkę droższa, aczkolwiek nie ma wśród tych monet, które tutaj są na tatce, monet jakoś specjalnie drogich, których wartość mogłaby o zawrót głowy przyprawiać. Natomiast absolutnie nie można ich też, części z tych monet, przeliczać jako czy tylko i wyłącznie inwestycja w kruszec. No ta wartość kolekcjonerska jest tu jednak zdecydowanie większa. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy sobie do krótkiego omówienia, jakie monety mieliśmy po kolei i od czego się to wszystko zaczęło. No i tutaj, słuchajcie, musimy zacząć od monety, która jest pierwsza po lewej stronie u góry. Mamy tutaj cesarza Napoleona Bonaparte, moneta 20-frankowa. Wszystkie te monety to monety 20-frankowe, tak jak powiedziałem. I od tego właśnie, że cesarz Napoleon Bonaparte w roku 1803 wprowadził ordynację monetarną i zarządzeniem generalnie właśnie ten nowy standard monet został wprowadzony nie tylko we Francji, ale również w innych krajach, które wtedy były powiązane z Francją, tak? Czyli tutaj mamy te parametry tej monety, o których mówiłem wcześniej. I sprawa zaczyna się w 1803 ordynacją, natomiast pierwsze monety były wybijane już w roku 1802. Sam temat monet właśnie z wizerunkiem cesarza Napoleona jest, można by powiedzieć, tematem niezmiernie ciekawym ze względów kolekcjonerskich, ponieważ odmian było tutaj mnóstwo. Były różne rodzaje kalendarza, był kalendarz rewolucyjny, tutaj były takie oznaczenia AN, na przykład AN12, a potem kalendarz zwykły już, tak? Tutaj mamy monetę z roku 1806. Jest to akurat Napoleon bez wieńca. Były również wersje tej monety z wieńcem, inne wizerunki. Tutaj dla przykładu pokażę Wam monetę, co prawda srebrną, ale żebyście mniej więcej wiedzieli, o co chodzi. Mamy monetę srebrną z wieńcem, a ta tutaj jest bez wieńca. Temat samych monet Napoleona
jest, można powiedzieć, tematem osobnym, warto by tutaj zrobić jakiś film o tym osobno, natomiast no, przyznam szczerze, że trudno o rekwizyty. Czyli mamy monety Napoleona. Monety te były wybijane w latach 1802, tak jak powiedziałem, do roku 1815. W roku 1814 już to było związane z, no, z wydarzeniami historycznymi, tutaj z, jeżeli chodzi o samopanowanie cesarza Napoleona, pojawiła się moneta z wizerunkiem Ludwika XVIII i ta moneta była bita w latach 1814-1815 i mamy tutaj Ludwika XIV w takim stroju, w mundurze oficjalnym, tak? Wszystkie te monety, tak jak już wam nieraz tutaj pokazywałem, monety francuskie, to odwrotki. Bardzo ładna moneta swoją drogą. Słuchajcie, następnie mamy kolejne monety z Ludwikiem XVIII, ale już jakby, jak widzicie, troszeczkę inny wizerunek, bez tutaj tego munduru czy stroju, nie wiem dokładnie co to jest. Troszeczkę inaczej te monety się prezentują. I słuchajcie, te monety były bite w latach 1816-1824. Różne mennice. Ja tutaj wam pod spodem podaję link do Wikipedii, gdzie znajdziecie taką tabelę dokładnie z tym, w których typów monet wybito ile milionów sztuk oraz w jakich mennicach te monety były bite. Daję wam również link do katalogu UCOIN. Tam sobie możecie bardzo szczegółowo pooglądać, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że no, część z tych monet, zwłaszcza te, które na dzień dzisiejszy są stosunkowo taniej dostępne, no to wynika to bezpośrednio z tego, że te nakłady tych monet sumarycznie dla danego typu sięgały powyżej 100 milionów sztuk. Ale o tym wam podam za chwilę kilka przykładów. Dobrze, słuchajcie, wzmieliśmy Ludwika XVIII. Następnie mamy, słuchajcie, Karola X. Ta moneta według UCOIN jest w jednym typie, natomiast na katalogu Numista znajdziecie ją, że były dwa typy tej monety. Moneta ta była wybijana w latach 1825-1830. No jest już to troszeczkę rzadsza moneta. Przyznaję szczerze, że szukając jej dzisiaj, no nie udało mi się znaleźć tutaj na polskim internecie tej monety właśnie do zakupu. Bardzo ładna monetka. No i następnie od roku 1830 mamy Ludwik Filip I. I tutaj jest drugi typ tej monety. Pierwszy typ tej monety, tutaj mamy Ludwika Filipa z wieńcem. To była moneta, która była wybijana od 1832 do 1848. Wcześniej mieliśmy Ludwika Filipa bez wieńca, natomiast tej monety w tej kolekcji nie mam. Ja wam tu pokażę moją monetę, którą mam w zbiorze, jeżeli właśnie chodzi o tego tutaj króla Francji. Tak to wygląda. I właśnie ten typ, zaraz światło złapiemy, ten typ był w latach 1830-31. Więc tak jak już widzicie, moneta, która jest do uzupełnienia. I powiem wam szczerze, szukając tej monety na polskim internecie, również nie udało mi się znaleźć właśnie tej wersji bez wieńca, natomiast wiem, że jest ona powszechnie dostępna za granicą. Słuchajcie, idziemy dalej. Od roku 1848 do 1851 mieliśmy we Francji okres, który jest nazywany jako Druga Republika. No i w tym okresie mieliśmy dostępne dwie monety. Było to w tym roku 1848 i 1849, była to moneta z wizerunkiem anioła, która tutaj w tym zbiorze jest, ale z późniejszą datą. Natomiast były wcześniejsze właśnie z tym samym wizerunkiem. I ten wizerunek tego anioła jest to jedna z bardziej popularnych monet, jeżeli chodzi właśnie o te monety francuskie. Zaraz wam powiem, dlaczego jest tak powszechnie dostępna. No i ta kolejna moneta to Ceres. Ceres był w latach 49 i 51. Więc jak widzicie, bardzo fajna monetka również. Tak się to prezentuje. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Idziemy dalej, ponieważ można powiedzieć, że od tego momentu zaczynają się monety, które są powszechnie dostępne, bardzo popularne i są to właśnie te monety, o których mówiłem na początku, monety dostępne czysto inwestycyjnie ze względu na to, że były wybijane w bardzo dużych nakładach. Pierwsza moneta, którą tutaj mamy, to jest cesarz Napoleon III. Cesarz Napoleon III. Tutaj jest moneta, słuchajcie, z roku 1858.
VIII, Napoleon III bez wieńca. Ta konkretna moneta była wybita w nakładzie no prawie 17 milionów sztuk, czyli jak widzicie mnóstwo, a to jest tylko jeden rocznik. Jeżeli popatrzymy na wszystkie roczniki tej monety, a była ona wybijana w latach 1853-60, wybito ją w ilości ponad 146 milionów. No i to jest po prostu odpowiedź, dlaczego dzisiaj jest ona traktowana prawie że jako moneta bulionowa, pomimo tego, że ma no ponad 100 lat grubo, tak? Idziemy dalej. Kolejna moneta z Napoleonem. To jest Napoleon III, ale z wieńcem. I tutaj mamy bardzo podobną historię. Moneta z lat 1861-1870. Ta konkretna, zaraz do ściągi zerknę, prawie 5 milionów nakładu. Tutaj mamy rocznik 1862, mennica Paryż. Natomiast wszystkich monet, z wszystkich roczników, jeżeli chodzi o Napoleona III z wieńcem, wybito ponad 83 miliony. Kolejna moneta bardzo popularna to moneta z aniołem. Słuchajcie, moneta z aniołem była wybijana w latach 1871-1898. Łącznie wybito tej monety 86 milionów, czyli również bardzo wiele monet właśnie z tym wizerunkiem znajdziecie. Ostatnia moneta z całego tutaj zbioru to jest tak zwana Marianna lub też kogut. Mamy tutaj z jednej strony popularną Mariannę potocznie i z drugiej strony mamy jeden z symboli Francji, czyli koguta. I słuchajcie, ta moneta była wybijana w latach 1899-1914, przy czym 1899-1906 moneta ta różniła się od tych monet późniejszych tutaj napisem na rancie. Wcześniej mieliśmy Boże chroń Francję, a następnie mieliśmy hasło, które już na wielu monetach francuskich było: wolność, równość, braterstwo. Czyli to jest ta podstawowa różnica. Poza tym te monety się nie różnią. Natomiast jeżeli spojrzycie w tej chwili na tackę, na te monety, to zauważycie, że ta jedna moneta odstaje kolorem od monet pozostałych, jest bardziej czerwona. Słuchajcie, zacząłem szukać, z czego to może wynikać, no bo wiem, że jest to na pewno moneta oryginalna, natomiast no odstaje kolorem. I znalazłem informację o tym, że w latach od 1951-1960 we Francji wznowiono bicie właśnie tych monet z kogutem, które były oryginalnie wybijane do roku 1914 i bito monety z roczników 1907-1914 właśnie z zachowaniem dokładnie tego samego wizerunku. Czyli mamy tu monety tak zwanego nowego bicia, podobnie jak dukaty austriackie, tak, czy korony, meksykańskie peso. Jest tych monet naprawdę, naprawdę sporo. Monety nowego bicia charakteryzują się tym, że są na pewno ładniejsze, ponieważ nigdy nie trafiły do obiegu, były traktowane jako złoto inwestycyjne. Były wykonane w lepszej technologii, są po prostu ładniej wybite. No i trzecia różnica to to, że użyto troszeczkę innego stopu do wybijania tych monet. Czyli dalej mamy, słuchajcie, tutaj próbę 900, natomiast w tych pozostałych 10% prawdopodobnie jest więcej miedzi niż w tych monetach historycznych. Więc ta moneta, która tutaj jest, to jest prawdopodobnie moneta nowego bicia. Co nie zmienia faktu, że nawet nowe bicie mamy tutaj lata 50. ubiegłego wieku. Słuchajcie, jeszcze chciałem wam jedną rzecz pokazać. W roku, jesteśmy przy cesarzu Napoleonie III, tak? W roku 1865 ustalono, a w 1866 wprowadzono łacińską unię monetarną. Ja o tym też mówiłem już ostatnio. Stosunek złota do srebra wynosił wtedy 1:15,5, tak? Czyli tutaj mamy 20 franków jako 4 monety srebrne, tutaj mamy jedną monetę 20-frankową. W tamtym okresie to było warte tyle samo. Słuchajcie, to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem, jeżeli chodzi o przegląd złotych monet 20-frankowych, monet francuskich. Jak widzicie, jest to bardzo ciekawy temat, zarówno ze względu kolekcjonerskiego, jak i ze względu czysto inwestycyjnego. Wiele z tych monet da się kupić, tak jak już wam ostatnio mówiłem w poprzednim filmie, w cenach kilka procent powyżej spot. Wychodzą one nawet taniej od monet współczesnych, monet bulionowych. Dajcie mi znać w komentarzu, co wy myślicie na ten temat.
czy macie takie monety, podobają wam się, kupujecie, nie kupujecie, spotkaliście się. Jestem bardzo ciekawy, co wy na ten temat myślicie. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału. Zapraszam was na kolejne filmy. Jeszcze raz przypominam, subskrypcja, dzwoneczek, aby was te kolejne filmy właśnie nie ominęły. Dzięki, cześć.